Wydział Chemii jest jednym z 8 wydziałów laboratorium. Liczy 20 ekspertów, a sam wydział podzielony jest na 3 zespoły, w których wykonuje się różnego rodzaju badania. Spektrum jest bardzo szerokie. Dotyczy to badań typu organicznego, nieorganicznego. Wydzielony jest zespół do badań narkotyków, bo tych badań jest najwięcej, one są najliczniejsze i sprawiają nam najwięcej problemów. Badania wykonujemy wyłącznie na postanowienie sądów, prokuratur i głównie policji. Innej możliwości nie ma, żeby wykonać badania, ponieważ są to dowody rzeczowe, bierzemy za nie pełną odpowiedzialność i w takiej formie cały czas funkcjonują w laboratorium. Dowody rzeczowe łącznie z postanowieniami trafiają do kancelarii, są rejestrowane, uzyskują konkretny numer. Następnie są kierowane do odpowiednich wydziałów, w przypadku chemii do naczelnika wydziału, czyli do mnie. Ja dekretuję na poszczególnych ekspertów zgodnie z tym, jakie badania mają być wykonane. Wówczas ekspert staje się już odpowiedzialny za przeprowadzenie tych badań, bierze całą odpowiedzialność za ekspertyzę, jak i za dowody rzeczowe. Po zakończeniu badań sporządza się sprawozdanie pisemne, które określa się jako opinia biegłego. Ekspert podpisuje to własnym nazwiskiem i jest już w pełni odpowiedzialny za to, co zrobił, również przed sądem. Bardzo często zdarza się, że musi występować w tym sądzie i tej opinii broni. Szczególnie wtedy, kiedy strona oskarżonego sobie tego życzy. Badając krew kierowców, którzy zostali wytypowani do takiego badania, okazuje się, że znaczna liczba jest pod wpływem narkotyków. Nie chcę tutaj straszyć liczbami, ale jest to rzędu 60-70%. Ale mówię oczywiście o tych kierowcach, którzy zostali wytypowani, a policjanci z ruchu drogowego zostali przeszkoleni przez stronę niemiecką w tym kierunku, jak te objawy stwierdzić. Jesteśmy w pracowni analizy narkotyków we krwi kierowców. Jest to właściwie zadanie, które ma na celu wykonywać ta pracownia. Dlaczego powstała ta pracownia, może powiem. Przez wiele lat wykonywane są badania krwi na zawartość alkoholu u kierowców. Czy to w związku z wypadkami, czy w czasie kontroli drogowej, kiedy policjant stwierdzi, że coś jest nie tak, czy na przykład złamał jakieś przepisy ruchu drogowego i może wskazywać jego wygląd, zachowanie, że jest pod wpływem alkoholu, i wówczas wykonuje się badania albo na miejscu za pomocą urządzeń elektronicznych do badań w wydychanym powietrzu. I później bardzo często pobiera się, jeżeli są wyniki pozytywne, pobiera się krew do badań na zawartość alkoholu. W związku z tymi badaniami w policji utworzono 10 takich laboratoriów regionalnych, które takie badania wykonują. Badania te są wykonywane metodą chromatografii gazowej z zastosowaniem techniki Headspace. Przy oznaczaniu, przy analizie, przy jednym nastrzyku badanej próbki wykonywane są dwie analizy na dwóch różnych kolumnach, czyli idzie analiza od razu dwutorowo. W związku z powyższym z jednej takiej analizy uzyskujemy dwa wyniki analityczne.
A takich próbek robi się zrobiły 2-4, żeby oczywiście można było sprawdzić, skontrolować swoją analizę i żeby ten wynik był wiarygodny. Bywa tak, że osoba zatrzymana do kontroli ruchu drogowego, czy też osoba, która bierze udział w wypadku drogowym, mówię tu o kierowcach, kiedy są poddani badaniu wydychanego powietrza na obecność alkoholu, okazuje się, że jest wynik zerowy, natomiast ich wygląd może wskazywać na to, że zachowują się tak, jakby były jakieś inne przyczyny, które zaburzają ich taki system psychoruchowy, co może być powodem właśnie wypadku czy naruszenia przepisów ruchu drogowego. Zakupiono przede wszystkim chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem masowym, LCMS. Zakupiono chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym, czyli GCMS. I dodatkowo jeszcze chromatograf gazowy z przystawką Headspace w celu kontroli tej krwi również na zawartość alkoholu, czyli do badań alkoholu we krwi. Krew pobierana jest w najbliższej służbie zdrowia, do której policjanci dowożą kierowcę. Lekarz pobierający krew musi wypełnić protokół, który znajduje się w pakiecie takim policyjnym wewnątrz tego pakietu. Protokół, który zawiera również pytania dotyczące stanu zdrowia, wyglądu, pewnych badań neurologicznych. I ten protokół razem z próbkami, pobierane są dwie próbki krwi po 5 ml. Tu jest tylko numer banderoli. Ten numer powtarza się na fiolce, jak i na pakiecie. Jest to pakowane z powrotem w pakiet, oklejane banderolami, wysyłane do, jeżeli jest konieczność wykonania badań alkoholu, to do laboratorium regionalnego. Jeżeli tylko badania na narkotyki, wtedy przesyłane są bezpośrednio do naszego laboratorium. Oczywiście pakiet taki jest jeszcze zabezpieczany albo w kopercie papierowej, odpowiednio opieczętowany. Krew, która przychodzi do nas do badań, jest przygotowana w następujący sposób. Otóż przenosimy do odpowiednich probówek odpowiednią ilość krwi, odwirowujemy, pobieramy surowice, osocze, które otrzymujemy po odwirowaniu. Albo jeżeli krew przychodzi na skrzep, bo też tak czasami się zdarza, wtedy surowice. I po 10 minutach wyjmujemy odwirowane próbki. Przenosimy odwirowane osocze lub surowice do malutkich takich probóweczek w ilości 500 mikrolitrów w celu wykonania badań metodą immunoenzymatyczną na automatycznym analizatorze Evolis firmy Biore. Uzyskaliśmy sygnał na monitorze komputera, że analiza się skończyła i żeby wyjąć płytkę analityczną z urządzenia. Wyjmujemy płytkę. Tak wyglądają próbki po wykonaniu analizy. Urządzenie mierzy absorbancję w poszczególnych dołkach tej mikropłytki. Różne zabarwienia w mikrodołkach płytek, co świadczy o różnej mierzonej absorbancji przez urządzenie. Wyciągamy statyw z odczynnikami. Jest to zestaw odczynników do oznaczania kokainy, a ten zestaw do oznaczania metamfetaminy. Musimy pozakręcać, powyjmować, ponieważ jeden z odczynników jest bardzo wrażliwy na światło. Odczynnik tak zwany koniugat, tu jest substrat i tak zwany stop reagent, który kończy reakcję właśnie tą barwną immunoenzymatyczną. Natomiast te odczynniki to są negatywny kalibrator, negatywna kontrola, cut-off, czyli ta granica oznaczalności, czyli próbka kontrolna z graniczną zawartością narkotyku i pozytywna kontrola. Po zakończeniu analizy mamy uzyskane wyniki na ekranie, które oczywiście zapisujemy i drukujemy.
Po wydrukowaniu uzyskane wyniki tak wyglądają. Tu mamy wynik testu na metamfetaminę. Na czerwono zaznaczony jest pozytywny wynik dla jednej próbki, która wykonana jest podwójnie. Symbolem neg są wyniki próbek, których nie stwierdzono metamfetaminy. Tu jest test walidacyjny, który pozwala nam stwierdzić, że metoda przebiegła i analiza przebiegła właściwie. Wynik testu na kokainę. W tym przypadku również dla dwóch próbek mamy wyniki pozytywne. Dla reszty wyniki na czarno zaznaczone negatywne. I test sprawdzający analizę, wykonanie analizy, kryteria walidacyjne metody. Oczywiście dla wszystkich próbek z tego zestawu analitycznego wykonujemy podobne analizy dla pozostałych grup narkotycznych, to znaczy dla opiatów, dla amfetamin i dla kanabinoidów. Na taką jedną analizę można załadować 92 próbki. Także w sumie czas analizy dużej ilości próbek jest dosyć szybki. Można przy jednej analizie dokładać jeszcze dodatkowe próbki, także tych próbek może być znacznie więcej. Tego oczywiście na razie nie wykorzystujemy, ponieważ takiej ilości próbek nie posiadamy. Za pomocą tej metody poddawana jest badaniom na podstawowe grupy narkotyczne. Jeżeli wynik uzyskujemy negatywny dla wszystkich grup narkotycznych, wówczas i jeśli nie ma specjalnych wskazań czy opisów charakterystycznych o zachowaniu kierowcy opisanych w piśmie osoby zlecającej, czy też w opisie protokołu pobrania krwi, wówczas piszemy sprawozdanie z wykonanych badań i stwierdzamy, że w badanej próbce krwi nie stwierdzono obecności środków działających podobnie do alkoholu. Natomiast jeżeli wynik jest pozytywny, to taki wynik musimy potwierdzić metodą chemiczną, metodą instrumentalną. I wówczas wykonujemy dodatkowe badania ukierunkowane już specjalnie na daną grupę narkotyczną.